Czy wiedzieliście, że w GTA Online pojawiły się dynie, które po zebraniu mogą dać nam prezent lub psikusa? Dzisiaj pokażę wam najbardziej opłacalną metodę ich zbierania i trochę o nich opowiem. Dynie pojawiły się z okazji Halloween i przez jakiś czas będą one dostępne dla wszystkich graczy. Po zebraniu 10 dyń dostajemy bonus w postaci 50 tysięcy, a te same dynie możemy zbierać codziennie przez czas trwania wydarzenia. Dodatkowo z dyni możemy dostać nagrodę w postaci pieniędzy, doświadczenia, darmowych przekąsek, kamizelki lub efektu po zjedzeniu pejotli, który niestety często psuje nam grę, ale też możemy dostać psikusa, takiego jak bycie pod wpływem, wybuch czy dostanie falą uderzeniową. Tylko uważajcie, na całej mapie znajduje się ponoć 200 dyń i dlatego kto zbierze je w ciągu jednego dnia, czeka niesamowity prezent. Zasubskrybuj po więcej ciekawostek i gliczy ze świata GTA Online.